Zabijaj, wie pan. Nie przypominam sobie, żebym to powiedział, ale chętnie się pod tym podpiszę. No tak, a jeżeli, co z tym przykazaniem? Jeżeli mamy prawo w ramach piątego przykazania, nie zabijaj, stanąć z bronią w ręku i zasłonić naszą piersią i tą bronią w ręku naszych bliskich przed atakiem, no to jeśli traktujemy te niewiniątka w brzuchach matek jako naszych bliskich, jako niewiniątka właśnie, jako dzieci, wdowy i to wszystko, co wymaga ochrony szczególnej. Pismo Święte poucza. Wdowy chronić, dzieci chronić. Jeśli ktoś stanie z bronią przed kliniką aborcyjną, to zrobi słusznie. Złamie prawo, ale zrobi słusznie z moralnego punktu widzenia. Bo co jeszcze możemy zrobić? Już transparenty były przed tą kliniką. Już koszulki z napisem, że nie zgadzamy się na to, to wszystko też jasne, były. Panie Wojciechu. Encykliki papieskie też były. Ale więc pan teraz zaczyna używać tego samego języka, którego używają ci ludzie. Bo jak pan będzie się wcinał, to panie Wojciechu, dobrze, ustalamy taki porządek, ja kiedy pan przemawia, idę wszyscy do puenty. Milczą, świat milczy i słucha, proszę. Buduję pewną myśl, idę do puenty, w momencie, kiedy pan ucina kawałek, to jest wywód niepełen. W takim razie czekam na jego spełnienie. Wydawało mi się, że możemy rozmawiać, a nie tylko wysłuchiwać się nawzajem. Inaczej rozumiemy rozmowę. Ja czekam, aż drugi skończy. Czy mogę w takim razie zapytać jeszcze raz? Czy nie ma pan poczucia, że tego typu rozumowanie to kupowanie od tych ludzi ich złego języka? Nie zło dobrem zwyciężaj, tylko zło niech się złem odciska. Nie rozumiem pytania. Od jakich ludzi? Od aborterów. Ale bo oni zabijają innych ludzi. Nie rozumiem pytania. Musi pan, proszę mnie, strzela pan powyżej mojej pokrywki. Ludzie, którzy dokonują aborcji, dokonują czyli zabójstwa. Mordercy. Tak? Mordercy. Z premedytacją. I pan bo mówi, ja muszę mordować morderców, nie, bo to jest mój obowiązek. Nie. Mamy obowiązek stawać w obronie ofiar, czyli w obronie mordowanych. Zabijając morderców. No jeśli jest taka sytuacja, że Niemcy napadają na Polskę, tak, to mamy prawo zabijać Niemców, którzy atakują Polaków. No, druga wojna światowa była wojną sprawiedliwą z naszego punktu widzenia i przez Kościół są rozpoznane wojny sprawiedliwe. No czy to jest pana zdaniem przypadek wojny sprawiedliwej? Który przypadek? Przypadek klinik aborcyjnych, przypadek ludzi, którzy aborcji dokonują. No proszę pana, jeżeli ktoś w swoim sumieniu rozpozna tę sprawę, tę konkretną sprawę, że przed tą kliniką już zrobiono wszystko, co można, to uważam, że ma moralne prawo i moralne uzasadnienie, żeby stanąć z bronią przed kliniką aborcyjną i nie dopuszczać do zbrodni, czyli na przykład nie wpuszczać lekarzy. Nie chodzi o to, żeby teraz śledzić zabójców i wykonywać wyroki śmierci na nich, bo pan próbuje budować w tę stronę, tylko zablokować dostęp do tej kliniki. Spalić się przed nią na stosie, o tym też mówiłem. A więc nie strzelać wszystkie do nich, inne tylko kroki już były. Tylko wie pan, jeżeli chodzi akurat o aborcję, to cały czas się zastanawiam, czy toczenie tego typu debat tak naprawdę ma sens. My będziemy krzyczeć na nich, że są mordercami, oni i dawać świadectwo w temu, co wierzymy. Oni będą robić, krzycząc na nas, że my jesteśmy wariatami, a w istocie i tak zaniedbana pozostaje ta osoba, dla której to jest cały świat w tym momencie. Ta kobieta, która się nie odnajdzie w tym wrzasku. I nie odnajdzie się ani w pana wrzasku, ani w ich wrzasku, w niczym wrzasku się nie odnajdzie. I zostanie sama z tym problemem. A my będziemy walczyć o to, żebyśmy się czuli prawi, moralni i zgodni ze wszystkim, co usłyszeliśmy i w co wierzymy. Słowo my, którego pan używa, ł, w tej wypowiedzi kilkakrotnie, jest nadużyciem. Tutaj nie ma my. Pan jest zdecydowanie po innej stronie. Pan się wykluczył z Kościoła, dopuszczając aborcję w jakiejkolwiek formie. Pozwoli pan, panie Wojciechu, że teraz ja panu przerwę i jednak pozwolę sobie stwierdzić, że o tym, czy ja jestem wykluczony z Kościoła, czy nie, to będą decydowali inni ludzie niż pan, bo pan nie ma do tego kompletnie żadnych kompetencji. Pan jest amatorem i teologicznym, i socjologicznym, jak widać, studiów pan jeszcze nie skończył. I nie będzie mi pan mówił, czy jestem w Kościele, czy też w nim nie jestem. Ja moim proszę zdaniem, pana, no przepraszam, teraz ja skończę, moim zdaniem pan się wyklucza z Kościoła, panu się wydaje, że pan jest sercem Kościoła, podczas kiedy jest pan jego słupem granicznym, pan jest jego limes. Pan jest jego granicą, za którą nie wiem, co się zaczyna. W świecie, w którym chrześcijanie mają mordować innych chrześcijan, którzy podejmują złe decyzje. Stwierdzenie pan się uważa jest osądem, bo ja
Nie wiem, skąd pan ma tę wiedzę, że ja się uważam za to. A skąd pan, panie Wojciechu, ma wiedzę, która pozwala panu stwierdzić, że ktokolwiek jest wykluczony z kościoła? Już panu mówię. Ma pan prawo do takiej oceny mojej osoby i każdy katolik ma prawo i obowiązek nie osądzać, ale oceniać pod względem moralnym czyny swojego bliźniego. A zna pan kodeks teraz, prawa kanonicznego? Tak, właśnie, a wie pan, co to jest ekskomunika? Właśnie chcę o tym mówić. Można zaciągnąć ekskomunikę na samego siebie poprzez wypowiedzi publiczne. W związku z tym, nie wiem, w jakim stanie jest pańska dusza dzisiaj, ale przeróżne pańskie wypowiedzi przed dniem dzisiejszym, których byłem świadkiem, wypowiedzi publiczne, na przykład w TV Religia, są dla mnie wystarczającym dowodem na to, samowykluczenie z kościoła, bo dopuszcza pan nawet w tej rozmowie, dopuszcza pan aborcję w różnych drobnych momentach, podczas gdy kościół nie dopuszcza jej nigdy. Proszę wymienić mi jedną moją wypowiedź, w której ja stwierdziłem, że dopuszczam aborcję w jakimkolwiek momencie. Zróbmy inaczej. Jeśli się mylę, to przepraszam pana bardzo. Proszę powiedzieć panie teraz, Wojciechu, zaraz, chwileczkę, pan się myli, bo ja zawsze mówiłem i wyraźnie i głośno, że aborcja jest zawsze zabójstwem. Aborcja jest zawsze pozbawieniem życia niewinnej istoty. Nie, o tym rozmawiamy. A o czym rozmawiamy? Proszę powiedzieć do kamery, o systemie, czy uważa pan, że powinna być zawsze i pod każdym względem zabroniona? Aborcja zawsze i pod każdym względem jest złem. Natomiast, czy panie powinna Wojciechu, być zakazana prawnie oczywiście zawsze? Marzę o tym, żeby była zakazana, ale dopóki żyję w społeczeństwie, w takim, w jakim i pan żyje, w którym mamy ludzi, którzy mają różne poglądy w tej sprawie, muszę niestety próbować z nimi negocjować. Nie wolno negocjować w takich skardynalnych sprawach. I czym się to mówimy? Skończy, panie Wojciechu? Skończy się to tym, że pan zostanie uznany za świra i przyjdzie lewica, która przeciwko panu przegłosuje umowę, ustawę, która zezwoli na zabijanie wielu set tysięcy dzieci, Kościół znacznie więcej. Ale pan uszy. Będzie miał czyste ręce. Pan powie, walczyłem, byłem czysty. Ja rycerz prawdy. Nie wiem, skąd pan wie, co ja powiem, bo ja nawet tego nie wiem, co powiem w przyszłości. Natomiast mam dar prorokowania, podobnie jak pan, wykluczania z kościoła. Kościół łaska uczy, blana. Że mowa nasza ma być prosta. Tak, tak, ale nie prostacka, nie, nie. Panie Wojciechu, nie prostacka. Kościół uczy, że mowa nasza ma być prosta. Tak, tak, nie, nie. I dlatego właśnie mamy obowiązek nie chodzić na takie kompromisy społeczne, o których pan przed chwilą opowiedział, dopuszczające aborcję, no bo jest w społeczeństwie jakaś inna grupa. Nie, Kościół ma być świadectwem. Dokąd to prowadzi, nie wiem, może na krzyż. Kościół ma być świadectwem. Nie wolno nigdy, w żadnym przypadku zgodzić się na aborcję. Kropka. Chciałem pana jeszcze tylko zapytać o to, co to jest pycha? Grzech, jeden z grzechów głównych. A na czym ona polega? No proszę pana, to dłuższy wykład teologiczny. Nie umiem ja jestem po bardzo prostu ciekaw. Odpowiedzieć. Proszę po książki, ja nie jestem. A szkoda, bo wie pan, fachowcem w tej ja dziedzinie. Ja mam takie poczucie, że może to straszne, może nie powinienem tego mówić, bo trochę zmieniam się w pana, osądzając czyjąś duszę, ale czasem mi to pachnie pychą, wie pan? Mówienie, że wszystko wiem lepiej, że tylko ja tak naprawdę jestem w stanie to rozsądzić, że wszyscy błądzą, ale we mnie jest ta prawda. A kto tak mówi? Zastanawiam się, czy to nie słyszę tego w tym, co pan mówi. Kiedy to mówi pan o tym, kto jest członkiem kościoła, a kto nim nie jest. Z całą pewnością mówi pan o ludziach, że widzi pan w nich zło. Mówi pan to w wywiadach czy na kulu, podczas kiedy w życiu pan słowa z tymi ludźmi nie zamienił, do czego sam się pan przed chwilą przyznał. Zastanawiam się, czy to jest ta metoda. No to jak się pan zastanowi, niech nam pan powie, no bo dobra. Tak to, co mnie obchodzi, że pan się zastanawia. To jeszcze zapytam o jeszcze...